Moje ślicznoty, najpiękniejsze na świecie Jorki. Przyznacie Państwo sami, że uroda wybitna, wyjątkowa, nieziemska. Oj, zachwycać się można dzień, noc, cały rok. To nie to, że kupisz i za tydzień czy za miesiąc już będą nieładne, że wyrosną, będą brzydkie. Nie, one są zawsze śliczne. To są moje ślicznoty. Na ten efekt pracowałam 20 lat. Proszę Państwa, to tak jak muzyk, to tak jak śpiewak operowy, to tak jak mechanik samochodowy, jak każdy zawód, który wymaga doświadczenia, wymaga pracy wieloletnich, obserwacji, prób i błędów, uczenia się, doskonalenia się w tym, co się robi. Zwabiła mnie głosem, żeby się podniosły mordki. Lala! Pff, lala! Wy jesteście lale? Tak? Czarne morzynki! Fascynujące, takie małe bziuśki! Do całowania, do kochania, do przytulania, do opieki i do uczenia. Te pieski można wielu rzeczy nauczyć. To są mandrale, to są terriery. Yorkshire Terrier Black. Czarne, bardzo czarne grzbiety. Zostaną im na całe życie czarne grzbiety. Główka troszeczkę będzie miała pasemek, smużeń, balejażu. Ale też czarne główki, jakie pod oczami, maski czarne, trufle malutkie, nawet to nie jest jeden grosz. Wierzcie mi Państwo, porównajcie. To jest, nawet nie wiem z czym tutaj porównać, bo nie chcę psuć tego ujęcia, bo się ładnie ułożyły, pozują, tak jakby odbicie lustrzane. Lustrzane odbicie. Pieski stereo, sklonowane. Lustrzane odbicie dwóch identycznych. Jeden jakby się odbił odwrotnie. Ale odszedł. No i co? Jednej lampy nie zapaliłam. Ale szkoda, zaraz zapalę. Lampa kurczakowa. Pani to ma hodowlę kurczakową. Ludzie, ratujcie te biedne istoty. One mają tam tak źle, bo to hodowla kurczakowa. Kurczakowa, bo ta lampa tu się świeci dla kurczaków. Ale ona się nie świeci w tej chwili. Następne ujęcie, następny filmik będzie już z tą lampą. Nie mogę ją zapalić na pstryczek. Na karaka taka. Ale ty jesteś ładny. Jaka ładna twoja mordka. Jakie gęste masz włoski i ciemne. No ty mi tutaj podchodzisz i mi chcesz tutaj wszystko zepsuć. Całe ujęcie. Ja tym aparatem tak uciekam, dlatego obraz jest poruszony. No ale jak widzicie Państwo, jak ja mogę zbliżenia zrobić, jak od razu się drugi zainteresował i chciał wejść w obiektyw? Noskiem. Ten. Uszki stoją w koronę. Cudowne, małe, zgrabne, cieniutkie. Samodzielnie stanęły od samego urodzenia. Jak miały 3 tygodnie, już tak raczkowały, to normalnie uszki stały i cały czas stoją i w ogóle nie miały żadnego problemu z uszkami. O, łapka ci się buja. Źle stanąłeś na tą łapkę albo się denerwujesz, co? Denerwujesz się? Pintusia! Tintusia! Kikuriku, kiku! A tego obudzimy, bo on chce spać. On się wygrzał w kąpieli, w ciepłej wodzie. Pociąg jedzie. No nie pokażesz mordeczki.
Dobrze, będzie następne ujęcie już z lampą, będą nawet lepsze kolory, bo będzie więcej światła. Zapraszam na następne ujęcie.